Dobry wieczór Państwu. 20:00, zaczynamy kolejny materiał. Proszę Państwa, sprawa jest dosyć poważna, jak zwykle zresztą poruszam poważne sprawy. Mianowicie chodzi o grupę Polsat i wszystko, co jest związane z panem Zygmuntem Solorzem Żakiem, czy Piotrem Krokiem, czy jak on faktycznie się nazywa, czy może panem Kulką po ostatniej żonie. Ja nie wiem, jak ten pan się tak na dobrą sprawę nazywa. Zresztą to nie jest istotne. O Polsat wszyscy przecież Państwo kojarzycie. Kiedy się zaczyna oglądać film na Polsacie, to można zrobić obiad, kolację, pranie, wyprasować kilka koszul, kiedy skończy się blok reklamowy, aby można było kontynuować oglądanie filmu. No ale nie będziemy tutaj mówić o słynnych blokach reklamowych podczas emisji filmów na antenie Polsatu, a tego, co się z tą grupą dzieje, z tymi spółką, spółkami, grupą. Mianowicie, jak Państwo na pewno czytaliście w mediach, doszło do sytuacji, w której wystąpił konflikt pomiędzy panem Solorzem Żakiem, czy panem Krokiem, no dobrze, zostańmy przy Solorzu Żaku. Pomiędzy panem Solorzem Żakiem, a jego dziećmi. Dzieci się dziwiły, że ojciec się dziwnie zachowuje, a ojciec wysyłał dość niepokojące sygnały. Zresztą nie wiadomo tak do końca, gdzie on jest, prawdopodobnie w Liechtensteinie. Gdzie sobie pomieszkuje, jak nie jeden milioner, albo znaczy miliarder w zasadzie, albo na przykład to jest Monte Carlo, albo właśnie Liechtenstein, albo jeszcze inne przyjemne, spokojne i bezpieczne miejsce. A nie o tym chciałem dzisiaj mówić. W zasadzie o jego ostatniej żonie, pani Kulka de Domo, jak się domyślam, i tego, co się dzieje, co się zdarzyło dzisiaj. Dzisiaj został ujawniony materiał bardzo niepokojący. Ja jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby walne zgromadzenia wspólników jakiegokolwiek podmiotu prawa handlowego odbywały się w konwencji online. Raczej żaden notariusz nie powinien wyrazić na to zgody, bo przy dzisiejszej technice to ja za chwilę mogę zamienić się w Donalda Trumpa i zacząć opowiadać różne rzeczy. Sztuczna inteligencja, proszę Państwa, i programy graficzne do obróbki obrazu i dźwięku można dowolnie kreować rzeczywistość. Dlatego podczas takich posiedzeń wymaga się osobistej obecności. No dobrze, ale najpierw zobaczcie Państwo ten materiał. On jest króciutki, przerażający w swojej wymowie i wrócimy do głównego tematu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Zygmunt Solorz, jestem wspólnikiem spółki, robiącym radę nadzorczej. Dlatego chciałbym otworzyć to obrady zgromadzenia wspólników spółki WTP. Dlatego zarządzam Przewodniczący. Panie Przewodniczący, mógłby Pan jeszcze raz, bo jestem przekonany, że nikt tutaj nie usłyszał ani nie zrozumiał. Przepraszam, ja usłyszałem dobrze. Tak. Rozumiem, że jest lista kandydatów, tak? Tak. Na przewodniczenie, tak? No tak. Słyszałem. Bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałabym zgłosić na kandydaturę na przewodniczącego niniejszego zgromadzenia pana doktora Jerzego Modrzejewskiego. Jeszcze raz proszę powtórzyć. Proponuję jako kandydata na przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia pana doktora Jerzego Modrzejewskiego. Okej. Okay. Ja słyszymy kandydaci. Rozumiem. Panie protokolancie, żądam za protokołowania tego, że nie zostałem dopuszczony do głosu i że... Przerażające, prawda? Można odnieść wrażenie, że obecny tam Solorz Żak kompletnie nie wie, gdzie jest, co się dzieje i co robi. Wykonuje polecenia, obok siedzący mężczyzna podpowiada mu, co ma mówić. Gdy skonsultowałem ten krótki filmik z moją koleżanką, która jest
gdyńską notariuszką. Wysłała mi ten filmik, mówię, słuchaj, jako notariuszka, jak ty byś zareagowała w takiej sytuacji? Ona powiedziała, że absolutnie by nie przeprowadziła czynności notarialnych, jeżeli przed nią stawiłaby się osoba w takim stanie psychofizycznym. Absolutnie powiedziałaby, że to jest niemożliwe. Jednak dochodzi do odwołania dzieci pana Solorza Żaka z rad nadzorczych spółek Polsatu, tej grupy, którą zarządza Solorz Żak, ale to jakby poprzedziło chociażby sytuację dotycząca pisma, które wysłał pan Solorz Żak do pracowników grupy. Fragment przeczytam. Moje dzieci wysłały list do zarządów i rad nadzorczych spółek z mojej grupy, który został upubliczniony. Otrzymałem wiele telefonów od osób ze spółek należących do mojej grupy, które najwyraźniej były zaniepokojone wspomnianym listem. W związku z tym uważam za konieczne wyjaśnienie pewnych kwestii. Przez te wszystkie lata potęgę i pozycję firmy budowałem wspólnie z wieloma ludźmi, z częścią z nich jestem związany od początku działalności, część co naturalne to osoby nowe. Byli są wśród nich wysokiej klasy menadżerowie i tysiące świetnych pracowników, dodał Solorz. A tu, proszę Państwa, sprawa dotyczy też obecnej żony Solorza Żaka, która miała, czy ma mieć związki z Prawem i Sprawiedliwością. Miała mieć kontakty, z notatki wynika, z czołowymi ludźmi PiS. Dzięki temu aliansowi Solorz został zaproszony do inwestowania w energetykę jądrową, a jego telewizje łatwo miały otrzymywać koncesje. Proszę Państwa, i tu zatrzymajmy się na chwilę, bo to, czego jesteśmy świadkami, oznacza, że PiS przejmuje Polsat. Za pośrednictwem obecnej żony Solorza Żaka ruch pod tytułem odwołanie jego dzieci z rad nadzorczych spółek oznacza wprost, że za chwilę pojawią się tam ludzie, którzy zostaną wprowadzeni prawdopodobnie przez tę panią Kulkę. A następnym krokiem będzie opanowanie przez PiS, który oczywiście dysponuje pieniędzmi, pozostałych spółek, a przede wszystkim mediów pod marką Polsat. Wówczas, drodzy Państwo, będziemy mieli do czynienia z rozpoczęciem budowania narracji antydemokratycznej i jeżeli w tej sytuacji nie będzie reakcji organów państwa, to za kilka miesięcy, tuż przed wyborami prezydenckimi, zobaczycie Państwo istną tyradę nienawiści, manipulacji, kłamstw, które myślę, że dorównają telewizji Republika. Pamiętajcie o pani Gawryluk, pamiętajcie o panu Rymanowskim i wielu innych, którzy w tym Polsacie posługują. To tam reklamy są akurat najmniej istotne. Istotne jest to, że stacja Polsat jest bardzo lubiana przez tę część społeczeństwa, w dużej mierze, która w tej chwili też ogląda telewizję Republika. Ci ludzie na przykład lubią oglądać reklamy, traktują je jako też fajne wydarzenie, dlatego tak dużo reklam jest. No, jeżeli na przykład no, ktoś z Państwa ogląda film, dobry film, to skupia się na nim, na przykład jest to jakieś kino drogi, czy jakiś mocniejszy film, taki można powiedzieć mózgotrzep, bo takie filmy też przecież lubimy oglądać, jak to mawiają Jamajczycy, takie filmy w stylu bum bum taka taka. To tak, bo to na Jamajce tam się mówi w takim dziwnym angielskim, on się nazywa patła. I oni mają takie śmieszne różne powiedzonka właśnie na takie filmy o charakterze wystrzałowym, mówią bum bum taka taka mówi. I miałem okazję pomieszkiwać z jednym Jamajczykiem, miał na imię Colin. I pamiętam, jak mnie uczył mówić po angielsku z jamajskim akcentem. Bardzo zabawne. No, Colin też był sympatycznym chłopakiem. No ale kiedyś może o nim opowiem w programie tylko dla wspierających. Zrobię taki materiał wspomnieniowy. No dobrze. Proszę Państwa, ale tu jesteśmy świadkami przejęcia Polsatu przez PiS. Pojawią się wówczas znane twarze, zacznie się propaganda.
nawet reklamy tak zwane społeczne się pojawią, promujące kandydata na prezydenta z ramienia PiS-u. Kaczyński jest zdesperowany, bo wie, że to jest końcówka. Udało się kawiarowej lewicy zaproponować pana ministra Bodnara, to wiecie, który sobie absolutnie nie radzi. Ja już wprost nazywam rzeczy po imieniu, zresztą chyba państwo też nie macie najmniejszych już wątpliwości. W sumie też jest ciekawa sprawa się z tym, że co to będzie, jeżeli nie zostanie właśnie wybrany prezydent z ramienia Koalicji Demokratycznej, tylko na przykład ktoś z PiS-u. Te wszystkie obietnice pana Bodnara, że po zmianie w Pałacu Prezydenckim będzie wszystko uchwalane, to można między bajki włożyć. Teraz jest moment, żeby złapać ten gang na krótko, ale to się nie dzieje. Zobaczymy, co zrobi Donald Tusk. I pytanie teraz, co w sprawie Polsatu, tej sytuacji, która ma tam miejsce, zrobią organy państwa? No jest oczywiście prywatna spółka, powiązana z szeregiem ludzi, z różnymi inwestorami, no ale jednak jest to medium, które posiada koncesję na nadawanie. Tymi koncesjami zarządza dalej kontrolowana przez PiS Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i pan Świrski, który miał rzekomo stanąć przed Trybunałem Stanu, ale jakoś nie potrafią mu dostarczyć wezwania, powiadomienia, skutecznie doręczyć. No proszę państwa, nie wiem, jak będziemy w Warszawie, to ja mogę się postarać o doręczenie panu Świrskiemu takiego listu. Po prostu pójdę do pana Świrskiego i w obecności dwóch świadków mogę wziąć ze sobą dwóch notariuszy i w ich obecności panu Świrskiemu to dostarczę. Za darmo. W ramach wolontariatu. Dostarczę mu to skutecznie, także zapewniam, że dostanie to pismo do rąk i jeszcze spowoduje, żeby się z nim zapoznał i wtedy nie będzie wątpliwości. Zgłaszam się na ochotnika, żeby temu człowiekowi doręczyć cokolwiek tam resort chce mu doręczać. Proszę państwa, i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji też dawno powinna zostać zlikwidowana czy przejęta, ponieważ po pierwsze, że działa bezprawnie, wykonując, pan Świrski, tak temu się zarzuca, bardzo poważne przewiny. W zasadzie powinna zostać przejęta przez koalicję rządową, bo trudno, aby takie ciało, które na przykład zatrzymuje pieniądze z abonamentu, nie przekazuje mediom publicznym. Co to w ogóle jest, tak? To się w głowie nie mieści. Do tego dochodzi jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego, do tego dochodzą inne instytucje państwa, również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które powinny włączyć się w kontrolę tego, co się w grupie Polsat dzieje. Uważam, że tutaj istnieje bardzo duże zagrożenie ze strony PiS-u przejęcia tego medium i dlatego najprostszym sposobem, i to zapowiadam już dzisiaj, sugeruję, manifestuję, aby odebrać koncesję. Odebranie koncesji Polsatowi, chociażby dlatego, że nie wiadomo, jaka jest sytuacja finansowa, znaczy tak, właścicielska tej firmy, powoduje, że to medium zaczyna się dosyć mocno chwiać. Kwestia przyznania, odebrania koncesji, nieprzedłużenia, złam jak zła, zostało naprawdę niewiele czasu, żeby podejmować odpowiednie decyzje. Ja by się sprawą zainteresować, bo jeżeli to się nie wydarzy, to tak jak w przypadku pana Bodnara, o czym ostrzegałem w styczniu i nawet wcześniej, będzie katastrofa. I ta katastrofa, a propos resortu sprawiedliwości, ma właśnie miejsce. Jesteśmy jej świadkami, a Polsat zostanie przejęty, a przypominam, że Polsat to też i pojawiają się telefony, ta telefonia komórkowa. No, robi się naprawdę niefajnie, drodzy państwo. Nie wiem, czy pan premier Tusk zdaje sobie z tego sprawę. Ja czytam, jak widzicie państwo, między wierszami, wyłapuję kropki, które dla państwa łączę, a państwo ten obrazek kolorujecie. Z połączenia tych kropek wynika, że działania obecnej żony Solorza Żaka też w zasadzie podlegałyby weryfikacji, co się dzieje. Choć Solorz Żak nie przebywa w Polsce, to jednak analiza materiałów, które zostały opublikowane, powinna również mieć miejsce przez ekspertów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeżeli im brakuje ekspertów, to bardzo proszę, ja mogę im za darmo, wolontaryjnie doradzić i powiedzieć, w którą stronę należałoby
pójść, jeżeli oni nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Mili Państwo, nie przedłużając, bo już jest wieczór, wiem, że chcecie zająć się swoimi sprawami, więc nie chcę się tutaj rozglądać, ale przyglądajcie się sprawie Polsatu, bo za chwilę się okaże, że zobaczycie w Polsacie Rachonia, zobaczycie w Polsacie Klarenbacha, Ogórek i wielu, wielu innych. Telewizja Republika zwinie szybko żagle, bo wiedzą, że to jest początek ich końca. W zasadzie tam powinny się pojawić zarzuty. Oni zlikwidują spółkę, żeby nie można było zajrzeć w ich dokumenty finansowe. Taki będzie mniej więcej finał. No dobra, to jednak się trochę rozględziłem. Życzę Państwu miłego wieczoru i oczywiście dobrej nocy, a my się widzimy jutro o 10:00 tradycyjnie, jak zwykle.